Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na to święto, wówczas poszedł i on. Jednakże nie jagnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić, a oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież nie wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. No już coraz bliżej Wielkiego Piątku, za dwa tygodnie mamy Wielki Piątek i stąd motywy męki Pańskiej coraz mocniej się w czytaniach świętych pojawiają. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że niektórych przeciwników Pana Jezusa ogarnęła chęć zabicia go. Sobie pomyślmy tak na zdrowy rozum. Bóg, który jest samym życiem, ten, dzięki któremu wszystko żyje, dzięki któremu my żyjemy, stał się przedmiotem zamachu. Ludziom wydawało się, że da się go zabić. Owszem, ci ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, może tam jakieś przeczucia się w nich pojawiły na ten temat, ale nie zdawali sobie sprawy z tego, że on jest prawdziwie Synem Bożym. No ale nawet jeżeli byli pogrążeni w takiej ignorancji, no to jednak wiedzieli, że chcą zabić kogoś sprawiedliwego. Aż trudno uwierzyć, że sumienia ludzkie mogą być tak zatwardziałe. Ale ten moment, że w ludziach pojawiła się chęć zabicia Pana Jezusa, niech nam przypomni Jego własne słowa, że, bo On wiedział, że będzie zabity, ale zdecydowanie oświadczał, nie w tej sytuacji, ale w całym swoim nauczaniu, że stanie się to nie dlatego, że chcą tego jego prześladowcy, tylko dlatego, że on sam tego chce. W tej samej Ewangelii świętego Jana mamy zapisane słowa Pana Jezusa: mam moc życie oddać, mam moc je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera. Sam dobrowolnie go oddaję. Kiedy indziej mówił, że nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół. Ale nas, i to każde kolejne pokolenie chrześcijan, trapi pytanie, dlaczego zabicie Syna Bożego było potrzebne dla naszego zbawienia.
Może zwróćmy uwagę na ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, gdzie odnotowany jest fakt już próby zamachu na życie Pana Jezusa, ale nikt na Niego nie podniósł ręki, ponieważ godzina Jego nie nadeszła. Ewangelie odnotowują kilka, tak jakby policzyć, to pewnie z 5, 6, ja tego nie liczyłem dokładnie, może 7, sytuacji, kiedy próbowano Go zabić. Raz próbowano Go kamienować w Nazarecie, strącić w przepaść. I za każdym razem Pan Jezus w taki zwyczajny sposób nie dał się zabić, nie bronił się, gdzieś przeszedł między nimi, czy w jakiś inny sposób sprawił, że do tego zabójstwa nie doszło. Co to znaczy, że godzina Jego nie nadeszła? Pomyślmy sobie, dlaczego Pan Jezus wybrał tak trudny dla siebie moment oddania życia. Gdyby został ukamienowany, albo gdyby strącono Go w przepaść, owszem, jest to męczeństwo straszliwie trudne, ale jednak nieporównywalnie mniejsze niż straszliwa kaźń ukrzyżowania. Dlaczego Pan Jezus, skoro miał moc wybrać sobie śmierć i sposób swojej śmierci, dlaczego wybrał właśnie ukrzyżowanie? Dlaczego taka była Jego godzina? Zauważmy, że ukrzyżowanie, ta straszliwa męka ukrzyżowania przyszła na Pana Jezusa, On sam wziął na siebie tę straszliwą mękę, nie dlatego, żeby tak strasznie cierpieć, tylko dlatego, że chciał wejść w taki najgłębszy środek ludzkiej nieprawości. W tę sytuację, znaczy o to, do jakiego stopnia zło, grzech może zwyciężać w naszym ludzkim świecie. Krótko mówiąc, wszedł w ten cyklon zła, w tę sytuację, w której wydawało się, że zło zwycięża, że zło musi zwyciężyć, kiedy mogłoby się wydawać, że zwycięży ostatecznie, wszedł w sytuację tę i okazało się, że miłość jest większa i potężniejsza niż największe nawet zło. Ja ufam, że nikt nie słyszy w moich słowach jakieś próby bagatelizowania straszliwego cierpienia Chrystusa Pana. Ja próbuję pokazać Jego niepojęcie wielką miłość. Miłość, która zaprowadziła Go aż na samo dno tej ludzkiej niegodziwości, tego, do czego człowiek w swoim grzechu jest zdolny. I dlatego niezwykłej prawdziwości nabierają te słowa z Księgi Mądrości, które Kościół bardzo słusznie podpowiada nam, należy traktować jako proroctwo dotyczące męki Pana Jezusa, mianowicie ci niegodziwcy, którzy zasadzili się na sprawiedliwego, postanowili Go zabić, mówili sobie, zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa, wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu. W
Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Gdyby czytać powierzchownie, to by można powiedzieć, no przecież nie ujął się, Syn Boży na krzyżu wołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił, że nie wyrwał go z rąk przeciwników, a jednak ujął się i wyrwał go z rąk przeciwników, w tym sensie się ujął, że Jezus, prawdziwy człowiek, który zarazem jest Synem Bożym, ale umierał jako człowiek, że w tym sensie, że Jezus nie dał się złamać całej tej złości, tym straszliwym cierpieniom, tym straszliwym ciemnościom, jakie go spotkały na Kalwarii i wyrwał go z rąk przeciwników. Mało, uczynił go zwycięzcą, zwycięzcą ostatecznym. Tak, nie w ten sposób przeznaczony dla naszej wyobraźni, ale w sposób ostateczny. Jezus zmartwychwstał. Prawda? Tak pomyśleli, właśnie mówiąc, że wypróbujmy, czy Jego łagodność jest taka, jak pokazuje, doświadczmy Jego cierpliwości, zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo mówił, że będzie ocalony i został ocalony, mało że ocalony, stał się zwycięzcą. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Tak, to jest takie no, szalenie skromne, szalenie płytkie spojrzenie, jakie próbuję tu przedstawiać na tajemnicę krzyża Pana Jezusa, ale to jakoś tak warto całą duszą zobaczyć, że nie da się, po prostu to jest, bo jesteśmy śmieszni. Mówię jesteśmy, bo chociaż wszyscy tu obecni, no, wydajemy się ludźmi dosyć sympatycznymi i po ludzku, a i pewnie trochę po Bożemu dobrymi, no to jednak jesteśmy członkami tej rodziny ludzkiej, w której bardzo dużo zła się dzieje. Prawda? Jesteśmy śmieszni, jeżeli nam się wydaje, że Boga można zabić, że Boga można pokonać. Tak, Bóg się daje zabić. Nie tylko na Kalwarii, także w ludzkich duszach. W duszach czasem niewinnych dzieci. Prawda? Czasem w duszach ludzi bardzo sprawiedliwych. Tak. Bóg jest na tyle skromny, że daje się wielokrotnie zabijać, ale tylko dlatego, że potrafi z tego zła, jakie my czynimy, my znowu w tym sensie, my ludzie, my grzeszni, jako współsolidarni z wszystkimi grzesznikami, tylko w tym sensie, że no, dopuszcza, żeby działo się to zło, które chcemy, a zarazem dopuszcza tylko dlatego, że jest dostatecznie kochający, dostatecznie wszechmocny, żeby nawet z tego zła, nawet z tego zła zasadzania się na samego Boga, próbowania zabicia samego Boga, że nawet z tego zła potrafi wyprowadzać dla nas dobro. Thank you.